Roman Melodos Na Nowo Oświeconych Wstęp My dzieci chrzcielnicy wszyscy nowo do ciebie Chryste Boże zanosimy modlitwy dziękczynne Oświeciłeś nas światłem swego oblicza przyodziałeś w świetlistą szatę godną Twojej uczty weselnej Chwała, chwała Tobie, że znalazłeś w tym upodobanie. Kto o tym opowiada mowi? Kto ukaże pierwszemu stworzeniu piękno, blask i siłę Jego dzieci. Kto z kolei ogłosi nieszczęsnej Ewie, że ich potomkowie zdobyli królestwo, że noszą szatę chwały, i zaszczytnie wielbią dawce chwały, jaśniejąc na ciele, duchu i szacie. Jakiż to cud, będąc ludźmi, nagle przemienili się w aniołów, mieszkańcy Ziemi stali się istotami ognistymi. A kto ich wywyższył? Oczywiście nasze z martwych wstanie. Chwała, chwała Tobie, że znalazłeś w tym upodobanie. Nigdy na wzór obcych nie zostaną wyłączeni ze wspólnoty Boga, nie. Jako członkowie rodziny wszyscy teraz słyszą: Przyjdźcie, już nie stoją dłużej pod drzwiami komnaty oblubieńczej, ponieważ przyoblekli się w oblubieńca. Już się ich nie podejrzewa, nie. Ufa się im we wszystkim, już nie jako szpiedzy. Nie. Jako nadzorcy rzeczywiście dotykają świętych rzeczy. Już nie wołają dłużej, kołacząc do drzwi oblubieńczej komnaty: otwórz nam, o litościwy. Nie. Będąc wewnątrz, śpiewają. Oświeciłeś nas wszystkich, o zmartwychwstanie nasze. Chwała, chwała Tobie, że znalazłeś w tym upodobanie. Została wywyższona, niegdyś uniżona natura. Wywyższona, wyniesiona, osiągnęła naturę boską. Człowiek stał się Bogiem, ponieważ przyobległ się w Boga. Znalazł Tego, którego niegdyś szukał w raju. Uwdzie szukał, lecz uległ komuś innemu. Tutaj... Szukał i zdobył królestwo i stał się Bogiem. Tam pragnął, a tu się napił, tam pożądał, tu osiągnął. Kto mu tego udzielił? Oczywiście nasze z martwych wstanie. Chwała, chwała Tobie, że znalazłeś w tym upodobanie. Świecisz, Adamie, promieniejesz i zazdrości Ci ten, który Cię nienawidzi. A któremu ty wypalasz zazdrosne oko. Tyran cię zobaczył, zbladł i zawołał. Kogo ja widzę, nic nie rozumiem. Śmieci odnowione, proch ubóstwiony, najgorszy biedak został zaproszony, wykąpany, wszedł do komnaty i położył się do stołu. Przyprowadzony na ucztę odważył się go spożywać. Nie bał się pić tego, który go stworzył. I kto mu na to pozwolił? Oczywiście nasze z martwych wstanie. Chwała, chwała tobie, że znalazłeś w tym upodobanie. Starych przewinień nie wspomina. Blizn niegdysiejszych ran nie pokazuje. Przy chrzcielnicy otrząsnął się z paraliżu długiego czasu, jak niegdyś paralityk. I na ramionach teraz niesie już nie łoże, lecz prawdziwie krzyż tego, który się nad nim zmiłował, a mnie zniszczył. Wielu, wielokrotnie niegdyś wykąpał w wodzie, miłośnik człowieka, lecz owi tak nie jaśnieli. Dopiero teraz pozwoliło im rozbłysnąć nasze wstanie. Chwała, chwała Tobie! że znalazłeś w tym upodobanie. Nurty nigdy nie wysychającego źródła w raju dzieliły się prawdziwie na cztery rzeki. Jednakże gdy Adam zachorował i z nich zaczerpnął, nie uwolnił się od cierpienia. Wody zatopiły ziemię w czasach Noego, lecz nie oczyściły popadłego uprzednio w chorobę, a raczej go zatopiły. Co się jednak stało, że wody zapomniały zabijać, a nauczyły się ratować? Zaiste, zmianę te przyniosło nasze zmartwychwstanie. Chwała, chwała Tobie, że znalazłeś w tym upodobanie. Zobacz, oto widzę rzeczy większe, aniżeli nad Morzem Czerwonym. Owo okazało się dla człowieka możliwą do pokonania odchłanią, lecz go nie obmyło, nie uratowało od grzechu. Tutejsze wody zaś obmyły i uratowały. Tam wody nie przyjęły wszystkich, lecz tylko lud wybrany. Tutaj znów ofiarowywane są wszystkim ludom, których nikt nie odpędza i do których nikt nie mówi czy nie należysz czasem do ludzi faraona nie lecz kimkolwiek jesteś wejdź żywą wodę ukazało im nasze z wstanie chwała chwała tobie że znalazłeś w tym upodobanie źródło najgorszej wody zostało niegdyś uzdrowione przez elizeusza najmądrzejszego z proroków Używanie wody powodowało bowiem bezpłodność u kobiet, prowadziło do choroby bezdzietności. Uleczone i przemienione wody nie nauczyły się jednak obmywania grzechów i odnawiania dusz. Tu natomiast tego się nauczyły, oczyściły wszystkich i stały się dla wszystkich kąpielą odnawiającą. Dar ten został ofiarowany przez nasze zmartwychwstanie. Chwała, chwała Tobie, że znalazłeś w tym upodobanie. Nie wiem, co powiedzieć, nie wiem, co mam czynić. Jestem w wielkiej rozterce. Czuję się bezradny wobec tego, co widzę. Łaska nieobwarowana koniecznością jej zwrotu. Dar bez przymusu oddania. Kto tam nie pospieszy? Czy biedak będzie zwlekał, albo bogacz nie podąży? Czy będą się wstydzić ułomni? Czy niewolnicy nie udadzą się tam w pośpiechu? Nie pobiegną władcy? Wszyscy przyjdą. Usłyszeli bowiem, jak pan mówił: We mnie jest źródło życia! Obmywam i oczyszczam Was wszystkich, ja Wasze z martwych wstanie. Chwała, chwała Tobie, że znalazłeś w tym upodobanie. Wszystkich, którzy spali w najgłębszych czeluściach Hadesu, zbudził szum tej kąpieli, przypominający łoskot dzikiego potoku. Pozwolił z martwych wstać owym dzieciom występku i stanąć na mojej głowie. Obmył splamionych, wszystkich ubogacił, nie oczekując odwzajemnienia. Zadowolił się tym, co dał jednym słowem. Nimi wierzę, powiedzieli i otrzymali wszystko. Mnie natomiast zdmuchnęli i zawołali: Wierzymy, że wybawia nas nasze zmartwychwstanie. Chwała, chwała Tobie, że znalazłeś w tym upodobanie. Wobec takich mów i widoku nowo oświeconych, Beliar prawdziwie zawrzał ze złości i jeszcze gwałtowniej niż dotychczas nastawał na nowonarodzonych. W źródle chrzcielnym, mój kochany nowo oświecony, ponieważ kocham cię jeszcze mocniej, proszę byś był coraz godniejszy swego imienia. Bądź pod każdym względem nowo oświecony, uprzejmy w każdej sytuacji, nieustannie piękny, nie bądź dziś oblubieńcem, a jutro rozwodnikiem. Gdyż oblubienicę przyprowadził ci pan nasze z martwych wstanie chwała chwała tobie że znalazłeś w tym upodobanie jak mówiłeś wierzę tak w wierze wytrwaj i jak w sercu podjąłeś decyzję tak ukaż ją czyniąc wyznanie zdejmując szatę chrzcielną, nie ogałacaj się z wiary Niech Twoje nastawienie ubiera Cię na biało. Niechaj ci kusiciel nie mówi: Tylko siedem dni musisz żyć tym, na co się zdecydowałeś, a potem idź swą drogą. Nie. Jak się tak nauczyłeś czynić i radośnie śpiewałeś w psalmie, gdy usłyszycie Jego głos dzisiaj, tak każdego dnia opiewaj nasze z martwych wstanie. Chwała, chwała Tobie, że znalazłeś w tym upodobanie. Nie przyszedłeś tu przecież pod przymusem, ani nie zbliżyłeś się zagrożony przemocą, nie. Czułeś się przyciągany, słysząc tego, który mówił: Przyjdźcie tu wy, którzy mnie pragniecie i pijcie. Zaledwie wszedłeś, zostałeś zapytany, czy wierzysz człowieku, że posiadam źródło życia? Natychmiast odpowiedziałeś: wierzę. Obecni wtedy byli święci, towarzyszyli ci aniołowie, moce tu stały, panowania i trony słyszały, jak wołałeś: wierzę w nasze z wstanie. Chwała Chwała Tobie, że znalazłeś w tym upodobanie. Gdy się jednak staniesz wiarołomny przyjacielu, strzeż się tego, czego od nich oczekujesz i zabezpiecz się pod każdym względem. Nie gotuj sobie żadnych oskarżycieli w górnym ani w dolnym świecie, ponieważ słyszało cię całe stworzenie. Do Chrztu przyszedłeś, stając się tym, kim jesteś, być może jedynie ze strachu przed obecnie panującym prawem, z obawy przed ówczesnym czasem. Co się jednak z tobą stanie, gdy nadejdzie czas sądu, gdy wszystko zostanie przebadane i wszystkim przyniesie odpłatę nasze z martwych wstanie? Chwała. Chwała Tobie, że znalazłeś w tym upodobanie. Mój przyjacielu, w kwestii tych spraw przywołaj się do porządku. Nawet jeśli przyszedłeś powodowany strachem, odtąd pozostawaj w miłości. Kochaj to, co otrzymałeś i zatrzymaj to, co posiadasz. Nie wymykaj się potajemnie do swojego poprzedniego stanu, nie czyń z siebie pośmiewiska tego, który się teraz ciebie boi. Gdy zauważy bowiem, że uciekasz do wcześniejszego stanu, bardzo ucieszony zakrzyknie, czy aby się nie wyparłeś mnie i mojego bałwochwalstwa? Czy nie pokochałeś Chrystusa, a na mnie nie dmuchałeś, czy nie zaparłeś się mnie słowami wielbie nasze zmartwychwstanie? Chwała, chwała Tobie, że znalazłeś w tym upodobanie. A żeby Cię nie wyśmiał nieprzyjaciel, a miłosierny, jako nawinowajce, nie wydał na Ciebie wyroku? Uważaj na zbroję, którą się właśnie opancerzyłeś. Pozwól, żeby twoje nastawienie odpowiadało twemu pięknu. W każdym czasie myśl o tym, kim byłeś i kim się stałeś. Na każdym miejscu rozważaj w duchu swoje niegdysiejsze poniżenie i swoje obecne królowanie. Nie zapominaj, człowieku, tego, co się z tobą stało, żebyś nie został osądzony jako nierozumny, podobny do dzikich zwierząt. Rozważ to wszystko i uwielbiaj nasze zmartwychwstanie. Chwała, chwała Tobie, że znalazłeś w tym upodobanie. W Tobie stwórca ma syna i dziedzica. Kogo rodził ono chrzcielnicy, tego z miłością przyjmuje ojciec, który jest ponad wszystkim i wpisuje na listę dziedziców. Zobacz bracie jakiego masz ojca, i przyłącz się do niego. Nie opuszczaj swego twórcy, żeby głośno nie musiał się uskarżać na ciebie. Słowami, słuchajcie, zrodziłem syna, utrzymywałem go i wychowywałem. On jednak stał się wiarołomny, choć jeszcze przed chwilą wołał, wielbie nasze wstanie”. Chwała. Chwała Tobie, że znalazłeś w tym upodobanie. Zwróć się całkowicie ku górze, ku temu, co boskie, gdyż właśnie teraz zostałeś uznany za godnego, aby wszystko w Tobie prawdziwie zostało przebóstwione. Nie ma w Tobie najmniejszej cząsteczki, która nie byłaby chwalebna. Wszystko we wszystkich jest odtąd święte. Nie podążaj zatem na widowiska, aby nimi plamić swoje oczy. Niech Twoich uszu nie zanieczyszcza złamowa, prowadząca do zepsucia. Nie kalaj swych ust pieśniami, które cieszą nieprzyjaciela, obciążają wszakże Twoją duszę. W prostocie zawsze radośnie opiewaj nasze z martwych wstanie. Chwała, chwała Tobie, że znalazłeś w tym upodobanie. Spójrz. Zostałeś na nowo stworzony. Zobacz, zostałeś odnowiony. Nie zginaj już więcej karku pod jarzmo grzechu, o nowo oświecony. Otrzymałeś bowiem krzyż jako podporę, na Nim oprzyj swoją młodość. Nieś Go przed sobą jako znak chwały. W swojej modlitwie miej go przy stole i w łóżku. Wszędzie, o nowo oświecony. Gdyż demony, jak wściekłe psy, bezustannie szczekają, masz do nich wołać, trzymam krzyż i stoję prosto, otulony miłością do naszego zmartwychwstania. Chwała, chwała Tobie, że znalazłeś w tym upodobanie. A teraz, skoro pasisz się strzodą Chrystusa. Trzymaj się z dala od wilków, nie łącz się z nieczystymi. Jesteś delikatnym barankiem, nie czyń siebie twardym. Nie kamieniej, nie stój jak skała. Niech ci niszczyciel nie mówi, nie zapominaj tych, których nie szanujesz. W żadnym wypadku niech cię nie zwodzi. Że danych dni powinieneś przestrzegać, a niektórych się strzec, pewnych rzeczy dotykać, od innych zaś trzymać się z daleka. W imię Chrystusa stój nad wszystkim jako Pan, ponieważ Tobie na służbę wszystko oddało nasze zmartwychwstanie. Chwała, chwała Tobie, że znalazłeś w tym upodobanie. Nie mówi bowiem kategorycznie. Raz na zawsze porzuć swego Boga. Nie. Krok po kroku okrada cię z boskich rzeczy, pokazuje złudne obrazy, i za ich pomocą wpędza cię w strach, w twoich marzeniach cię omamia. Unikaj tego miejsca, uciekaj od owego drzewa, czci te studnie. Jej chcę być posłuszny i dzięki temu stanę się aniołem. Oby nie nęcił cię w ten sposób. I nie namawiał do zguby, człowieku. Żebyś demona nie uznał za anioła. Raczej go zdepcz i uwielbiaj nasze z martwych wstanie. Chwała, chwała tobie, że znalazłeś w tym upodobanie. Trwaj w cnocie i na przyszłość pielęgnuj pragnienie dążenia do pana. Przez Niego bowiem zostałeś powołany i jesteś teraz Jego wiernym zarządcą. Módl się też do tego, który Ci zaufał, o pokój dusz naszych. Mów do swego oblubieńca, z którym od teraz jesteś zjednoczony: Upadam przed Tobą, abyś jako pełen miłosierdzia. Łaskawie udzielił pokoju swemu światu, swej pomocy Twojemu Kościołowi, pasterzom gorliwej troski, trzodzie jedności, abyśmy wszyscy nieustannie opiewali nasze z martwych wstanie. Chwała, chwała Tobie, że znalazłeś w tym upodobanie.